Słuchajcie, teraz chodzimy sobie w taki wąwóz, dzięki czemu mgła tu jest słabsza, jak to w takich miejscach. Będziemy dalej szli. To miejsce wam wielokrotnie pokazywałem na moich filmach. Aczkolwiek teraz naprawdę ładnie tu jest. Ładnie. Oprócz takich o ekscesów. Mamy tam opony, worki, telewizor. Nawet umywalka tam dalej o tu leży. Tak ludzie szanują przyrodę. I co najciekawsze, takich ekscesów się nie hejtuje. O takich rzeczach się już nie mówi głośno. Po co? Sorry jak częściej, ale nie zapomniałem tego. Zapomniałem statywu, więc nagrywam z ręki. O, jaki ładny piaskowiec. Dokładnie to góra piaskowa. I tu same takie piaskowce są. Tak mówię. O takich ekscesach się nie mówi. Lepiej się zająć naprawdę pierdołami, drobnymi rzeczami. Że tam ktoś gdzieś zgasił peta, kurde, w lasku. Dokładnie to w sadzie. I zakopał pod liściem w ziemi. Ale to, że opony, śmieci, telewizory leżą w rowie, to po co o tym mówić? Przecież to jest naturalne. To jest ich miejsce. Miejsce śmieci jest, kurde, gdzie? W rowie, w krzokach. Użyj się glebę. O, tu mamy taki piaskowiec. Kurde, ale wysoki. Także... A, zresztą mało istotne. No, może pójdziemy teraz. O, nie wiem czy tu widać. Tam jest droga, pójdziemy tą drogą tak prosto nad Wisłę. A później do lasu. Słuchajcie, znalazłem fajne miejsce na obóz. Piękna okolica. Teraz wam pokażę. Ale to piękne jest zepsute. Właśnie przez takie rzeczy, jak tu widzicie. To miejsce jest zepsute. Jest całe zasyfione. To nie jest tak, że ktoś przyszedł, wyrzucił śmieci. To miejsce jest terenem zalewowym. A to, co tutaj możecie zobaczyć, to są właśnie śmieci naniesione przez wodę podczas tegorocznej powodzi. Wiadomo, gałęzie, trawa, a przede wszystkim w większej mierze to są plastikowe butelki, które Wisła naniosła na ten teren. I postanowiłem, że trochę oczyszczę to miejsce. Jak na razie to poskładałem trochę drewna na bok. Może komuś się przyda. Może leśnicy zrobią coś z tym drzewem.
A jak nie, to będzie się tak leżało. Bo tak jak mówię, żeby dostać się do tych śmieci, to najpierw trzeba oczyścić to miejsce z gałęzi. Bardzo przykry widok w tak pięknym miejscu. Ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie te śmieci leżą. To jest tu jeszcze drugi kawałek lasu, po drugiej stronie dróżki, gdzie również jest kupa śmieci, nawet są pozawieszane puszki na gałęziach. Ale o takich rzeczach jak zwykle się nic nie mówi. Jedynymi osobami, które o tym mówią, to są ludzie z branży bushcraftowej. Bushcraftowcy, survivalowcy, leśni włóczykije. O tym mówią, robią challenge. Poza tym reszta ma to głęboko gdzieś. Tak jak mówię, reszta ma poza tym to gdzieś. Widzicie, tu wszystko leży. I powiem wam, że większość, tak jak teraz patrzę, to w większości to nie są stare z powodzi tylko rzeczy, ale już też i nowe. Banda debili przychodzi do lasu, bierze picie, wypija, zostawia, idzie dalej. Mówiąc krótko, robią syf jak krowa gówno. Ale na to cóż, nic nie poradzimy. W sobotę trzeba będzie tu wrócić z workiem na śmieci i posprzątać ten teren. Tu widzę, że jakaś powalona drabinka. To chyba było miejsce dla myśliwych. Naprawdę piękny. Pięknie tu jest. Słuchajcie, tam na górze u znajomego wiem, że było kiedyś zamczysko. Tego zamczyska już teraz nie ma, ale za to ta góra jest nazywana zamczyskiem. Znajdujemy się w chwili obecnej w takiej ładnej polanie. Cisza, spokój, jak słyszycie. Podejdziemy sobie kawałek. Tam, za tymi drzewami, płynie sobie Wisło. A teraz trzeba iść zrobić sobie kawę i coś zjeść. Słuchajcie, jak widzicie, już się woda na kawę robi. Przy okazji tego sobie zjem zupkę. No i co? I trzeba będzie pomału się zbierać do domu. Bo 3 km przede mną. Zależy, którędy droga mi teraz powiedzie. I tak widzieliście, rzeki odkrywają to, co ludzie robią. Wystarczy
że dojdzie do powodzi, woda wyleje, zejdzie i później się okazuje, jaki syf w wodzie pływa. A tak wygląda góra Zamczyska. Jest tu wszystko porośnięte drzewami, niektóre już przez wiatry, jakie tu są, jakie tu bywają silne, no wywracają się. No ale co? Okolica bardzo piękna. Cisza, spokój. Mam dla was zagadkę. Wiecie co znika, gdy się odezwiecie? Jeżeli wiecie, to piszcie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko. Jeżeli wam takie filmiki się, taki content filmu podoba, zostawcie łapkę w górę, suba, bo zauważyłem, że no niestety upiorne wiadomości z lasu się nie przyjęły, no i raczej nie będzie drugiej części. Szkoda, szkoda, że wam się to nie podoba. No ale cóż. No tak to bywa. Tak to bywa. I do zobaczenia. No, ja już będę kończył, bo woda się gotuje. Zjem, wypiję i zbieram się. Więc do zobaczenia później.